No i teraz bardzo ważne pytanie. Czym właściwie jest to offsetowanie emisji? Offset węglowy to jest taka kreatywna księgowość, która w teorii powinna zrównoważyć emisje z jednego źródła i ich wychwyceniem w źródle innym. I dla przykładu, jeżeli powiedzmy wybierałbym się podróż samolotem, to linia lotnicza mogłaby mi zaoferować taki właśnie offset węglowy, polegający na tym, że po pewnej dopłacie do biletu, pieniądze, które są właśnie tą dopłatą, poszłyby na przykład na zalesianie albo na budowę jakichś technologii carbon capture and storage albo utilization, czyli wychwyt lub i składowania albo utylizacji dwutlenku węgla lub na coś jeszcze innego, co umożliwiłoby pochłonięcie tych emisji, to ja wygeneruję w trakcie lotu, na który chcę kupić ten bilet. Tylko że to wszystko dzieje się trochę inaczej w praktyce, bo bardzo istotna jest tutaj transparentność i taka przejrzystość monitorowania, co się właściwie dzieje później z tymi pieniędzmi, bo to, że my je zapłacimy, ogłosimy, że zrobiliśmy tego typu inwestycje, jesteśmy usprawiedliwieni, możemy teraz latać ile chcemy, to jest jedna strona medalu, ale druga jest taka, żeby rzeczywiście monitorować, w co te pieniądze są inwestowane.